Koncert noworoczny w Centrum Kultury i Sztuki z udziałem harcerskiej orkiestry dętej to już w Tczewie tradycja. W tym roku był szczególny, bo gościem harcerzy był znany wokalista Jacek Wójcicki. Harcerze grają dla tczewian zawsze na początku stycznia już od kilkudziesięciu lat. O tym, że zespół Magdaleny Kubickiej-Netki jest obecnie w znakomitej formie, świadczy ostatni noworoczny występ. W wypełnionej po brzegi sali Centrum Kultury i Sztuki harcerska orkiestra dęta dała znakomity koncert. Dużym urozmaiceniem i wielką atrakcją było zaproszenie do współpracy krakowskiego pieśniarza, także znanego aktora Jacka Wójcickiego. Orkiestranci przygotowali 5 utworów, standardów, które on wykonuje. Wcześniej do tych kompozycji zostały opracowane aranżacje na orkiestrę dętą. Efekt był ciekawy. Harcerze zmierzyli się z wielkimi lirycznymi przebojami, niepewnością autorstwa Marka Grechuty i utworem Na moście w Awinion, znanym z wykonania Ewy Demarczyk. Nie zabrakło piosenek żywiołowych, porywających publiczność. Zespół wspólnie z Wójcickim wykonał wiązankę przebojów dwudziestolecia międzywojennego. Wspólnie wykonali również 2 piękne utwory Franka Sinatry. Dla młodych tczewskich muzyków ten występ był dużym wezwaniem, ale przyniósł im również wielką satysfakcję, bowiem w ocenie publiczności, jak i samego Wójcickiego, wypadli świetnie. Moja niania nad kołyską tak szeptała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny drani i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań, bo w tym jest rzecz sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drani. Nie było żadnych większych jakichś potknięć, a właściwie nie było specjalnie żadnych. No oczywiście to możemy się tam zawsze do czegoś doszukać, ale to jest w ogóle frajda z grania. Jestem w ogóle podniesiony tą atmosferą i tym, że miasto posiada taki zespół, taką orkiestrę i to z takim wielkim życiorysem, bo ta orkiestra przecież już kilkadziesiąt lat trwa i to też cieszy, że w dzisiejszych czasach ta młodzież zajęła się czymś innym niż siedzeniem w kawiarniach i albo, nie wiem, ślęczeniem nad komputerem. Bardzo im gratuluję i szapoba przed młodzieżą, która pięknie gra. Występ z Wójcickim zatytułowano Koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej z Gwiazdą i ma być to początek cyklu podobnych przedsięwzięć. Orkiestra przygotowała również swoją premierę. Bez pomocy Wójcickiego wykonała wiązankę przebojów Phila Collinsa. Nie zabrakło muzyki filmowej, w której zespół pod dyrekcją Kubickiej-Netki się specjalizuje. Zgodnie z tradycją w noworocznym koncercie znalazł się także akcent świąteczny. Do Jezusa i panienki powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. I Maryję, Matkę Jego. Witaj Jezu ukochany od Patry. Koncert noworoczny harcerskiej orkiestry dętej z Jackiem Wójcickim niebawem będzie można zobaczyć w telewizji TETKA w całości.